był bardzo skryty, bardzo spokojnym, no, ale taki też i towarzyski, bo w rodzinie on się bardzo dobrze czuł. Jeździliśmy zawsze, jak był w Zielonej Górze, jeździliśmy do Łagowa, no bo tam się wychował. Przede wszystkim tam jego rodzice zmarli. Dzisiaj są pochowani w Szczecinie, ale w Łagowie zmarli. I tam też przyjeżdżaliśmy zawsze. Tam jest pełno jezior i jeździliśmy kajakami. Także no, co roku widywaliśmy się. Pamiętam, jak on swoim rodzicom powiedział, że on chce iść do seminarium. Ale gdzież ty, synek, będziesz, mama jego mówiła, do seminarium, ty taki szczupły, taki mizerota, jak ona tak mówiła i tego. No ale poszedł do seminarium. Przyjeżdżałem w Gorzowie na Warszawski, było seminarium, wielokrotnie tam byłem. Potem byłem na święceniu w Gorzowie, potem prymicja, też byłem, kiedy była w Łagowie. No i do Zielonej Góry on zawsze przyjeżdżał. Wtedy, kiedy wysłali go do Rzymu, no to były czasy komunistyczne, ciężkie czasy. Właściwie to przez całą tą komunę nie mógł do Polski wrócić, bo gdyby wrócił, to po prostu zabraliby go. Komuniści robili takie porządki. No i tego, i kiedy komuna runęła, no to co roku przyjeżdżał do Polski, do Zielonej Góry. Przede wszystkim w Zielonej Górze mieszkał, nas zawsze odwiedzał, zawsze widzieliśmy się, spotykaliśmy się z nim i w gronie rodzinnym. Wykorzystał tam swoją zdolność. Przede wszystkim studia i jeszcze raz studia. Biegle potrafił w mowie i w piśmie 7 językami się posługiwać. No przede wszystkim widocznie bardzo polubił prawo, bo studiował wszystko to, co było z prawem związane. No i przez swoją wiedzę, skromność, wiedzę, przede wszystkim był bardzo bogobojny.